i związki wyznaniowe. Ustalono sprawców odpalenia w Sylwestra fajerwerków w Dolinie Pięciu Stawów Polskich. Wiadomości Informacyjnej Agencji Radiowej. Krzysztof Kaczmarczyk. Resort rolnictwa deklaruje zrozumienie dla rolniczych protestów i zapowiada dodatkowe pieniądze z budżetu. Trwają rozmowy z Brukselą i Kijowem w sprawie ograniczeń w imporcie produktów rolnych z Ukrainą. Tymczasem opozycja składa projekty ustaw rolnych i zarzuca rządowi bezczynność i niepodjęcie projektów pozostawionych przez rząd Morawieckiego. Mówiła o tym była szefowa resortu rolnictwa z PiS-u Anna Gembicka. Rolnicy czekają na konkretne rozwiązania. Ja odchodząc z Ministerstwa Rolnictwa zostawiłam kilkanaście projektów ustaw i rozporządzeń, rozwiązań systemowych, których się rolnicy domagają. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czesław Siekierski mówił, że rolnicy protestują przeciwko rozwiązaniom Europejskiego Zielonego Ładu, który akceptował poprzedni rząd. W kontekście handlu z Ukrainą minister zapewnił, że ustalane są zasady przepływu towarów. Będą określone wielkości. Będziemy mogli przy pewnych zahamowaniach czy naruszeniach rynku w Polsce dokonać zamknięcia granicy i zaprzestania napływu tego towaru na rynek polski. To jest także za zgodą Komisji Europejskiej. Kierownictwo resortu jest również po rozmowach z ministrem finansów Andrzejem Domańskim. Chcemy zwiększyć udział strony budżetowej we wsparciu rolników, zadeklarował Siekierski. Pewne rzeczy liczymy, analizujemy. Nie chciałbym zastępować rządu, bo to nie jest nawet w kompetencji ministra finansów, to jest w kompetencjach rządu i także w kompetencjach kierownictwa koalicji rządzącej. Mówimy o dopłatach do nawozów, do produkcji, jeśli chodzi o zboże. Mówimy także o innych sprawach, które są ważne, żeby zachować ciągłość produkcji. Minister i wiceministrowie rolnictwa udali się na rolnicze blokady dróg, by spotkać się z protestującymi. Powodem rolniczych protestów jest niekontrolowany napływ towarów rolno-spożywczych za wschodnie granice, a także decyzja Unii o przedłużeniu umowy handlowej z Ukrainą do czerwca 2025. Do 31 marca swój raport ma przedstawić Międzyresortowy Zespół do Spraw Funduszu Kościelnego. Pierwszemu posiedzeniu zespołu przewodniczył wicepremier minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Polityk zapowiedział, że w ciągu kilkunastu dni rząd przedstawi pierwsze propozycje i będą one prawdopodobnie uwzględniać odpis podatkowy na kościoły i związki wyznaniowe. Będziemy starali się w najbliższych tygodniach przekazać do Rady Ministrów 2-3 propozycje, które koalicja będzie mogła wybrać. Jest koncepcja odpisu podatkowego, pojawiła się również koncepcja związana tylko i wyłącznie z zabezpieczeniem społecznym, z zabezpieczeniem emerytalnym. Rząd zastanawia się, jak zastąpić obowiązujący obecnie fundusz kościelny. Wicepremier podkreślił, że 90% tego funduszu pokrywa wypłata świadczeń dla duchownych. Dokładne planowanie działań wojska i usprawnienie dostaw broni dla armii to główne zadania, jakie wymienił nowy naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy, generał Oleksandr Syrski. Wczoraj decyzją prezydenta zastąpił on na stanowisku dotychczasowego dowódcę generała Walija Załużnego. Generał Syrski w opublikowanym w internecie oświadczeniu zapowiedział, że działania armii na wszystkich szczeblach będą dokładnie planowane ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb w nowoczesnym uzbrojeniu, które Ukraina otrzymuje od partnerów. Priorytetem jest też jak najszybsze i racjonalne dostarczanie niezbędnego wyposażenia oddziałom walczącym na froncie. Podkreślił też wagę wprowadzania nowych technicznych rozwiązań, m.in. dronów i środków walki radioelektronicznej. Zaznaczył też, że ochrona życia i zdrowia żołnierzy pozostaje wartością ukraińskiej armii. Zmiana na stanowisku naczelnego dowódcy wywołała nad Dnieprem sporo kontrowersji. Zdymisjonowany generał Załużny cieszył się bardzo dużą popularnością wśród Ukraińców i to, zdaniem dużej części ekspertów, było główną przyczyną decyzji prezydenta Zełenskiego, który obawiać się miał politycznej konkurencji. Nowy naczelny dowódca, generał Oleksandr Syrski, do tej pory kierował wojskami lądowymi Sił Zbrojnych Ukrainy. Mówił Paweł Buszko. Tatrzański Park Narodowy ustalił sprawców odpalenia fajerwerków w Dolinie Pięciu Stawów Polskich. Chodzi o incydent z nocy sylwestrowej, gdy w okolicach przedniego stawu nieznani sprawcy odpalili serię sztucznych ogni. Od ponad miesiąca straż TPN starała się ustalić, kto stoi za incydentem, powiedział dyrektor Szymon Ziobrowski. Udało się namierzyć krąg potencjalnych sprawców tego incydentu, no i osoby te wkrótce zostaną przesłuchane. Trudno oczywiście powiedzieć teraz, jakie będą konsekwencje. Straż Parku może nałożyć mandat w wysokości maksymalnie do 1 000 zł. Władze parku planują skierować sprawę do sądu. To były wiadomości Informacyjnej Agencji Radiowej. Minęła 14:05. Inne radio. Czas na inne wiadomości.
Rolnicze protesty w całym kraju. Trwa blokada przejść granicznych z Ukrainą. Akcja GOPR-owców na Babiej Górze pomogli trzem turystom. Przed nami ostatnia tura zimowych ferii. Zaczynają je uczniowie z czterech województw. Agnieszka Lipińska. Rolnicy, którzy uprawiają zboże, ale też drobiarze, pszczelarze czy hodowcy trzody chlewnej protestują na polsko-ukraińskiej granicy w Dorohusku. Na miejscu jest kilkadziesiąt ciągników i kilkuset protestujących. Blokują jedno ze skrzyżowania, tym samym dojazd do granicy. Mają protestować przez 30 dni. Desperacja, oczywiście. A co mamy i robić? I zalewa nas Ukraina i zbożem, i materiałami, i wszystkim, cukier i wszystko. Różne opcje władzy ciągle z nami rozmawiają, ale nic się nie zmienia, bo opowiadanie o kontrolach, opowiadanie o sprawdzaniu, o wpuszczaniu, nie wpuszczaniu, to są bajki. Mamy być jedno, mamy zachować się, mamy być razem. Tylko możemy sprawę załatwić w Brukseli. Stanąć ramię w ramię rolnik z rolnikiem, czy to jest niemiecki, polski, czy inny rolnik. Główne postulaty protestujących rolników to sprzeciw wobec Zielonego Ładu i apele do Brukseli o zakończenie bezcłowego handlu z Ukrainą. Protest w Dorohusku przebiega bardzo spokojnie. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw afery wizowej przygotowuje się do pierwszych przesłuchań. Jej członkowie muszą uzyskać dostęp do materiałów niejawnych, bo będą badać działania służb kontrolujących proces wydawania wiz cudzoziemcom. Jak informuje poseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba, on jako przewodniczący komisji skorzysta z uprawnienia, z którego do tej pory nie korzystali inni szefowie komisji śledczych. Kiedy któryś ze świadków będzie unikał wezwania na komisję, otrzymałem jako przewodniczący komisji gigantyczny instrument, jakim jest wzywanie świadków za pośrednictwem prokuratora generalnego poprzez funkcjonariuszy policji. Komisja ma zbadać korupcyjny proceder, który polegał na przyspieszaniu procedury wizowej dla obywateli spoza Unii Europejskiej w zamian za łapówki. Zmieniamy temat. GOPR-owcy pomogli trzem turystom, którzy w skrajnie trudnych warunkach zabłądzili na Babiej Górze. Dwóch turystów zeszło o własnych siłach do zawoi markowej, trzeci z powodu kontuzji został zwieziony. Jak przekazali ratownicy, turyści byli dobrze przygotowani do górskich wędrówek, mieli też zainstalowaną aplikację Ratunek, dzięki czemu szybko udało się ustalić, gdzie się znajdują. W rejonie Babiej Góry warunki na szlakach są trudne, obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego. Jutro rusza ostatnia tura zimowych ferii. Dwa tygodnie wolnego od szkoły będą mieć uczniowie z Kujawsko-Pomorskiego, Lubuskiego, Wielkopolski, Małopolski i województwa świętokrzyskiego. W weekend spodziewany jest większy ruch, dlatego Inspekcja Transportu Drogowego będzie sprawdzać autokary wiozące dzieci na zimowiska, mówi jej szef w Kujawsko-Pomorskim, inspektor Marcin Brączkowski. Inspektorzy w całym województwie, zarówno na głównych szlakach komunikacyjnych województwa, jak również w miejscach wyjazdu, będą weryfikowali bardzo szczegółowo stan techniczny autobusów, czas pracy, trzeźwość kierowców i dokumentację związaną z tymi przewozami. Także rodzice mogą zgłaszać do inspekcji prośby o kontrolę autokaru. Promy na Dunajcu w Otwinowie i Siedliszowicach w Małopolsce znów kursują. Od początku tygodnia przeprawy były nieczynne z powodu kry i wysokiego stanu wody w rzece. Inne wiadomości, inne radio. W Głuchołazach i okolicy 105,2. Minęła 14:08. Hulali po polu i pili kakao.